Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, to jest już 19 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. I dobra, lecimy dzisiaj z bandytami koło farmy Sekoba. Ja sobie trochę zjem. Podleczę się, tak zwanie. Wybaczcie, że wczoraj nie było Ryzena, ale po prostu cały dzień miałem zajęty pokój, bo był taki mini remoncik. Wstawiłem wczoraj Battlefielda 3 i... co tam jeszcze? Zaraz sobie przypomnę. I GTA 4, tak. No i to tyle, co mogłem na wczorajszy dzień zapodać. A dzisiaj to będzie Gothic, Ryzen. No nie wiem, coś jeszcze może wstawię. Może będzie WarZ, może będzie MTA. Zobaczymy. A my już jedziemy z tymi bandytami. Tylko nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. Może nawet wspomogę ich. O, może tak. Jeszcze ognik ich dobije. A oni to pewnie nie lubią ogników. Się założę. A może ognik odwróci ich uwagę. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle działa. Szkoda, bo naprawdę ten ognik... Rozerwę cię na kawałki! O fuck you shit! O kurde! Ale mnie masakrują, już pół życia we mnie wyssali. O fuck. Idą tu jeszcze? Jeszcze gobliny, nie? Cholera. Jakby tego wszystkiego było mało. No ekstra, kurde, gobliny! Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! No teraz to muszę spieprzać, bo i goblin pustogłów mnie goni. No, come on. Come on. Farmerki, farmerki, farmerzy, wybijcie to gówno, bo ja zaraz mogę zginąć. A oberwałem nieźle. Znowu jedna z tych głupich bestii. No dobrze, możecie już wybijać. Dobra, wybijcie to gówno. Dobra, oni się już tym zajmują. Może ja się do... Tyle na ten temat. Kurde. Chwila. Przepraszam, ja nie chciałem z panią rozmawiać. Zrozmawiać, a i tak nie jesteś ładna. Ale żem ładnie oberwał. Co prawda trochę zabolało. Ale... przyjemnie było. A teraz... A ty na co się tak lipisz? Kurde, znalazł się gość do lipienia się. Dobra, już 3 minuty mi zeszło, a ja muszę wykończyć bandytów. A więc myślę, że już żadne gobliny i te pierdoły no, nie zajmą mi tutaj. Tam chyba jeszcze widzę innego goblina. A nie, już nic nie ma. A to może przeszukam. Coś... co tu pisze? Victimo Sorn 456 do 512. Tylko Fenix mógł go powstrzymać. What the fuck? Jaki Fenix? Krótki miecz straży. Serrano Ukara 234 do 298. Strażnik wieży. Ciekawie, ciekawe. Tutaj jakieś nagrobki są. Zaraz, ale te nagrobki mają na pewno jakąś wartość. Maczuga z kolcami. Dobra. Sprawdzę pozostałe nagroby. Jeszcze jeden goblin, kurde. Pomyśleć, że kurde, mam być z tego zadowolony. Dobra, spieprzam. Już wolę nie mieć z nimi nic do czynienia. A już w szczególności z bandytami, których i tak muszę wykończyć, bo oni mają pewnie jakiś dowód. A dowód czego, to ja nie wiem. Najlepiej jakbym poszedł i zaszedł ich z drugiej strony, ale najpierw musiałbym te pełzacze, polne bestie ubić. Hardcore mały. A, tego już ubiję. Tam jest jeszcze jedna polna bestia. Bestia, kurde. No, come on, come on. A nie, nie uderzysz mnie. Kurde, uderzył. Cwaniaki.
polne cwaniaki. No, come on. Wiem, że mam za małą siłę, a nic na to nie poradzę. Jep. Dobra. Jak już będę lepszy w magii, to będę jej na wyłącznie magię używał. Ale póki co jestem bezbronny dla tych skurczybyków. No i dobra, mogę już zacząć wykańczać. Jeszcze sobie zapiszę postępy, żebym potem nie płakał, że zginę z powodu tego, że mnie coś zabiło. O, gulaszu trochę wypiję, przecież sobie kupiłem w końcu. O, tu jeszcze jakaś roślinka, ma jakieś krzewy mam. O, proszę. No i mogę już ruszać na atak. Dobra. Jesteśmy już tutaj. Jeszcze jeden saving mi się przydał. Nie, ja muszę często teraz zapisywać, bo ostatnimi czasy jak nagrywałem, to w ogóle nic nie zapisywałem, a jakoś mi się udawało. Ale teraz muszę być ostrożniejszy. Inaczej naprawdę będzie kiepsko. Cholera. Już się... O kurde! Strzały padają. Dobra. Jest już tylko jeden. No, come on mi bro, zapraszam. O kurde, walnął. A! Kurde, spadufa. Ja sobie z tobą dam radę. No, come on. Dam sobie radę. Ja w to wierzę. Ładnie mi idzie. Ciach, pięknie. Poszedł. Jeden. Teraz jego miecz. O, pałasz bandytów. No, nawet nic mi nie zabrał. No tam troszeczkę, ale to było słabe akurat. Bierzemy się za następnego bandziora. Jep. Ta kula ognia to jest taka jakby przynęta. I muszę znowu użyć na łuczników. Ała, ale dostałem. Kurde, nie. Już idzie bandzior. Możemy go atakować. No, chodź. Jep. Nie, ładnie mi już walka idzie. Tylko bym sobie więcej siły podpakował. Taka jest kwestia. To bym ich już szybciej likwidował. No, chodź. No. Jep. A! O kurde. Nie, teraz uważać muszę. No, chodź. No, chodź. Pięknie, padło. Tylko teraz ja się muszę wyleczyć, bo trochę żem oberwał. Nie powiem, że to jakieś kurczę super mało, tylko no ekstra oberwałem. O proszę, już się najadłem. A chyba jeszcze miecze nie podniosłem, nie? Nie, wszystko podniosłem. Nic tu nie ma. Dobra. Niczego tu nie Dobra. Znajdę. Możemy iść się brać za następnych bandytów. Wiem, długo mi to idzie, powinienem ich już dawno wykończyć, ale taka jest moja metoda działania przynajmniej. Tam jeszcze jest wielu bandytów, czy tylko dwóch? No ja coś tu nie wiem za bardzo. O jest. To już pewnie sami łucznicy. Jestem tego pewny. A jak tak się ukryję za tym namiotem? Coś mi zrobią? Heh, nic.
Zaraz wypiję sobie miksturę many. Chociaż nie, mogę mi coś zrobić. No wszystkiego są zdolni ci bandyci. No już w szczególności takich rzeczy. Się zbugowałem na chwilę. Czekaj, aż sobie strzelam. Bardzo mądre. Dobra. Idę podładować sobie manę. Ale pewnie idzie po mnie. Coś czuję. Lol. To ja sobie mogę tak ładować manę i kurde i... Oh, fuck! Fucking shit! Dobra, widać, że jednak nie obędzie się bez takiej walki. Tamten będzie napieprzał. Dobra. Stój, śmieciu! No chodź, chodź, come on, śmieciu. Come on, śmieciu, no. Zaatakuj. No, chodź. A, dostałem też chyba. No, jest! No już się nie dostaniesz po mnie. O kurde. Dobra, udało się. Uff. Dobra, tam jakiś łuk od ciebie dostałem. Zjem sobie trochę jabłek. To mi przydaje siłę w końcu. O, mam biały rum, nie wiedziałem. No, trochę ryby zjem. Miodu. Am, niam, niam, niam. Gulaszu. Mniam, pyszny. Pyszny gulasz z Knor. Dobra, trochę się najadłem. No i dobra, bierzemy się za ostatniego bandziora, bo myślę, że już tam jest ostatni, więc raczej chyba mi zagrożenia jakiegoś nie będzie sprawiał. O kurde. Trzeba teraz będzie jakoś go zajść od tyłu. No, come on. Stój, śmieciu! No, jep. Przy ognisku mi spadajmy FPS-y, super. No, chodź, chodź. O kurde, ty draniu. O kurde! Nie! No, chodź, chodź, chodź. No. Nie! Nie! Załatwił mnie. Ostatni frajer mnie załatwił. Nie, i wszystko muszę teraz od nowa robić. Dobra, to ja robię cięcie i zaraz będę. Okej, okay, jestem już po cięciu. Udało mi się. No teraz gryzie ziemię ten bandzior. Ja się mogę wyleczyć z tego chytstwa. O, zaraz, 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 jeszcze jabłuszko. O tak, specjalnie. No i teraz możemy przeszukiwać ich teren. Spokojnie. O, tu jeszcze pozbieram tego ba... Złota misa Bromora. O, to pewnie coś do zadania. To zostawię sobie. Może się przydać. No i możemy teraz zbierać pałasze. Te pierdoły. Te, o, to jakaś kamienna tablica. Wezmę ją, przyda się. O, bogactwa tu mają same. Jakaś dostawa, co to kurde ma być? Co to jest za list? Dostawa. No gdzie to jest? Zabrałem ten list bandytom za farmą Sekopa. 15 krótkich mieczy, 20 pałaszy, 25 bochenków chleba, 15 butelek wina. To już ostatni raz. Zaczyna robić się za gorąco. Fernando! O, czyli ten koleś z górnego miasta. No to koleś już ma przesrane i to doszczędnie. Chwileczkę, zapiszę sobie. A ja w ogóle mam jakieś wytrychy? Zaraz zobaczę. Ale nie, takiej zdrady się dopuścić. Jaki wstyd. 4 wytrychy. Ja bym się wahał otwierać te skrzyneczki, ale no zaryzykujmy.
Na pewno tam będą jakieś rare taski. No, wiedziałem. To już złamanie jest. To wczytuję sobie jeszcze postęp. Żeby nie było. Dobra. Czyli tak. No i to tyle. O kurde. To było za łatwe. To tu mamy jeszcze jeden kufer do otworzenia. Kurde. Ktoś mi SMS-a wysłał. Truje mi dupę pewnie. Dobra, wybaczcie. Wybaczcie. Kurde, no. No, przeszkadzają mi. Zawsze, jak nie Skype, to kurczę telefon. No i powiedzcie, czy to nie jest chore? Przeszkadzają ludzi w pracy. Ludziom w pracy, przepraszam. I dobra. Coś jeszcze jest? Takiego? O, tam jeszcze namiot jest. O, skórki są. List pożegnalny Lucy. What the fuck? O kurde. Skóra ci nie jest. Rarytasy tu są, nie? No ładnie, się obłowie. Dobra, my już możemy iść do miasta. Mamy chyba... Jeszcze przeczytam ten list pożegnalny Lucy. Najdroższy Elwrichu, żadne słowa nie oddadzą tego, jak mi przykro. Wiem, że ciężko będzie ci to zrozumieć, doszłam jednak do wniosku, że lepiej będzie dla nas obojga, jeśli znajdziesz sobie porządniejszą dziewczynę. Udaję się w miejsce, z którego już nie wrócę. Zapomnij o mnie. Nieprzyzwoita dziewczyna jak ja nie zasługuje na takiego dobrego chłopaka. Żegnaj, Lucia. O, w mordę jeża. O, w mordę jeża, jaki list. Elwrichowi chyba nie będzie przyjemnie, jak to usłyszy. Cholera jasna. Uhuhu. A kurde. Dobra, idziemy do Corinis. Już z pełnymi dowodami. Mamy już miecz wyryty literą F. Mamy pierścień z gildii morskiej Araxos. I list z dostawą, gdzie wyryte na niej jest imię Fernando. Właściwie napisane, przepraszam. No i dobrze, czyli wychwyciliśmy już tego handlarza bronią, dostawcę broni. No tego trzeba teraz będzie do paki wsadzić, bo takich ludzi powinno się od razu wsadzać, bez gadania nawet. Szkoda, że już nie mam teleportów. Do Corinis, a tak to bym kurde się tepał i tepał, a tak to kurde piechotą muszę zapieprzać. Dobra, ale przynajmniej się udało podbić ze 3 grupy bandytów. I mamy już dowody, i to pełne dowody, które dowodzą, że Fernando jest handlarzem bronią dla bandytów. A taki koleś już pójdzie do paki. Dobrze, to sobie idziemy do Corinis. Za chwilę naprawdę tak powiedział. Pójdziemy tam się spisywał koleś. O, może jeszcze za rolem pohandluję, bo tam jeżeli jest pewnie i czeka na mnie. Ej, ty! Dzień dobry. Pokaż mi towary. Niestety! Dobra, zamknij się. To mnie nie obchodzi. Co mnie to nie obchodzi, że niestety. Nie wiesz. Kiepski tasak. Zostawiłbym sobie taki tasaczek. Te miecze mogę posprzedawać. Tego jest więcej, wiesz? Pałasze pozostawiam jeden. O kurde, ale mam hajsu. Aż się lizać chcę. O, łuki posprzedaję. Trochę się obłowiłem. Nie ma co tu zaprzeczać. O, kości posprzedaję. Skórki zostawiam Bosperowi. Coś jeszcze takiego ważnego na sprzedaż. O, za to mi zostawiam. Bryłki złota sprzedaję. Smoła się może kiedyś przydać do robienia jakichś run. Kwarcyty też sobie pozostawię. Nie musisz mi tego. Srebrny świecznik. Dobra. To rzeczywiście. Okej. Amulet siły.
Wydać takie pieniądze na taki amulet? Mnie mówi nic innego. No ja nie wiem, powiem ci szczerze tak od razu. Ale zobaczymy. Myślisz, że aha, to 10. Kurde, ja mam tylko 10 siły. Serio? Nie, 15, ale to i tak jest mało. A ile mam punktów nauki? 10. Nie, dobra, spadam już. Nie będę wydawał hajsu na amulet. Strasznie, że sobie już kupiłem miksturę do dawania życia. Miksturę życia, to już wydałem była z 1500. To dziękuję bardzo, ale już nie chcę więcej się przepłacać. My możemy już iść do Corinis. Robi się prawie noc, jest zachód słońca. Z tego co ja wyczuwam. Bosperowi posprzedaję jakieś skórki fajne, a za to mogę dostać ciekawy hajs. I co jeszcze, co jeszcze? Dzisiaj jest piękna pogoda, u mnie przynajmniej. Zrobię dzisiaj może taki odcinek informacyjny, nie wiem, coś w tym stylu, bo może dzisiaj coś zacznę streamować z jakiejś gry. Nie wiem, bo ostatnio robiłem testy streamu Mortal Kombat na 25 FPS-ach i normalnie ja pieprzę. Ekran się nie rozmazuje, wszystko pięknie chodzi, tylko te FPS-y, no gra chodzi wolniej. Dlatego też ja bym może tak podwyższył do 30 FPS-ów, może tak do 40, nie wiem, ale wiem, że potem ekran się rozmazuje i wtedy to nieładnie wygląda, ale gra chodzi płynniej. Dlatego nie wiem, może tak do 30 FPS-ów jest większe. Nie wiem, no naprawdę nie wiem. Każda wasza pomoc była przydatna, ale no, rezultaty są takie jakby marne. No. Nie to, że mam gdzieś waszą pomoc, ale wynik tego, co się potem stało podczas testu streamowania, był marny. Tak jak powiedziałem, obraz się rozmazuje, nie fajnie to wygląda, ale gra chodzi płynnie i bez problemów żadnych. Dlatego może ja będę streamował z jakichś takich prostszych gier, takie, które naprawdę nie zużywają dużo, a są fajne. Takie jak na przykład Cube World. Może tak, nie wiem, jutro zastreamuję, nie wiem, może jeszcze dzisiaj nawet, jak będzie mi się chciało. To mogę postreamować, ale nie wiem czy na YouTubie, czy to na Twitchu zacznę streamować, bo ja bym wolał na YouTubie, chociaż na YouTubie jest marnie streamowanie. Ze streamowaniem to... Bezio, nie skacz mi tu. Dobra. Idziemy sobie teraz... a w ogóle mam jakieś kamienne tablice takie stare, bo to bym Watrasowi coś poddawał. Nie, mam same takie kamienne tabliczki. Szkoda. To ja idę teraz do kogo? Do Bospera. A potem idę do Martina. Jeżeli chodzi o handlarza bronią. Potem je przekażę Watrasowi. I pójdę do samego Lorda Andy. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć. Watras mi musiał oczywiście przerwać. Chętnie bym go uciszył, ale on jest magiem wody. Ja chcę dołączyć do jeszcze do wolnego kręgu. To już w ogóle nie ma sensu go ubijać. Dobra, dzień dobry. Masz tu kilka skórek. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra! Nieźle! Skóra warga? Te bestie są niebezpieczne. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Ale się teraz obłowiłem. Dzięki, naprawdę dzięki. Prawie jestem bogaty. Dobra, idziemy teraz do Martina. Bo już mamy wszystkie dowody na to, że to Martin... Boże, Martin. Fernando jest... handlarzem bronią, czyli tak zwanym też bandytą, takim ich wodzem po części. Mówią to i dzień dobry, dzień dobry. Idziemy sobie, idziemy. Jak przystało na maga ognia, więc paladyni wszyscy muszą mieć do mnie szacunek. Bo jestem magiem, sługą
kapłana Minosa, więc tak oni tutaj muszą mieć kompletny szacunek do mnie, nawet jeżeli miałbym być, przecież on wiedział, że nie wiem, arcymagiem, to już tym bardziej powinni mieć do mnie szacun. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, pokaż co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. To pierścień od jednego z bandytów. Należał do zamorskiego kupca. Na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando. Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando. No to nieźle wpadł. No właśnie. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem. Przypilnuję, żeby przez długi czas nie wyszedł z więzienia. Naprawdę się spisałeś, czapki z głów. Watras będzie zachwycony tymi wiadomościami. No to idziemy. Okej. Okej, no to do Watrasa. Tutaj idą wielmożni paladyni. Tacy przykokrzeni. Tak dalej być nie może. U, jakiego jumpa! Jakiego jumpa zrobiłem. Daisio to przekracza wszelkie możliwe granice prawa fizyki. On je łamie. Dobra. Idziemy sobie. Panie, przestał byś palić, bo zasypiasz powietrze. O, jeszcze pójdziemy do Elbricha. Zapomniałbym kompletnie. Jeszcze porozmawiam z Torbenem. Ten stoi, kurde, na baczność. Elbrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kusa spódniczka. Przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem przeladnika. O, dziękuję za hajs. 200. Dzięki. Znalazłem list od Lucy. Co? Daj mi go! O kurde. Nie! Nie mogę w to uwierzyć! Nie, nie wierzę! To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła! Zabierz ten list, nie chcę go! Ona do mnie wróci, wiem to. Przykro mi to mówić, ale nie wróci do ciebie. Sorry, ale taka prawda. Jemu się już morda całkiem skwasiła, ten siedzi jak... nie wiem, jaki... jak Menel. Czego jeszcze chcesz? A ta jest dalej na mnie wściekła, kurde. Powinna ode mnie dostać, kurde. Nauczyłaby się szacunku dla maga ognia. Idziemy teraz rozmawiać z Watrasem i zakończymy odcinek. Hej, ty! Dobra. Co do tego handlarza bronią? Wiem, kto dostarczał uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu. To co? Jestem już gotów zostać członkiem Wodnego Kręgu? Nie tak się umawialiśmy i dobrze o tym wiesz. Oby Adanos oświetlił ścieżkę, po której kroczysz. Jakaś nagroda? Nie. Super. Nie wiem, ty mi powiedz. Co do tych znikających ludzi? Tak? Dążysz jakieś info? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Zaginęło również paru farmerów. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Elbrich, czeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci. Choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Uwolniłem Elbricha z łap bandytów. Bandyci porwali dziewczynę imieniem Lucia. Porwana dziewczyna Lucia zadawała się później z bandytami. Jak się wydaje, już z własnej woli. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. To mało? No super. Powinienem więcej expa za to dostać. Dobra. Możemy jeszcze odnieść tą misę temu Bromorowi. I tam zakończymy odcinek. Co mi tam, pół godziny odcinka nie zaszkodzi mi. A tym bardziej, jak już robię ciekawe misje, to zakończymy odcinek wtedy i będzie gites. A ty, pan, nie ćpi już tego tyle tytoniu, bo normalnie zaćpasz się na śmierć. Trudno mi w to uwierzyć, przecież wiedział o tym wcześniej. A potem w następnym odcinku zajmiemy się zaginionymi ludźmi w dalszym ciągu. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Witam. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. Aha. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. Spoko.
I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Jasne. Słyszałam co innego. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Aha. Musiała uciec z jednym z klientów. Spoko. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić, czy nie? Masz tą misę. Mam misę, którą ukradła ci Lucia. No, czas najwyższy. Przecież okropne. A może jakaś nagroda? Możesz za darmo zabawić się z jedną z moich dziewcząt. Pasuje? Ta, pasuje. Nie można na to liczyć. Słyszałem. Nie wierzę w to. Umowa stoi. Oto twoja misa. Mogę. Dziękuję. Idź do Nadii. Nie, ona to się na koniec jeszcze zabawimy. Z laseczką. Hej. Chodź. Chodźmy na górę. Dupo. To twój szczęśliwy dzień, skarbie. Chodźmy. Dobra. Się jeszcze nam poszczęściło. A ale to może zdejmiemy szaty, żeby tak to realistyczniej wyglądało. Nie wierzę w to. Pościągam wszystko. O, proszę. Ciągle to samo. Wszystkie rzeczy. Rozluźnimy się troszeczkę. O, proszę. I wyglądamy jak stary Bezio, bez ubioru. No i dobra, już się rozebraliśmy, tak zwanie do naga. Nie mów, że to nieprawda. Słyszałem co. Czekamy, czekamy, czekamy na panią Nadię. O, dzień dobry. Come on, baby. Następne kilka godzin należy do nas. O tak. Czas się trochę odprężyć i zrelaksować. No to dobra, siul. Jak coś to filmiku nie było, niestety, bo... walnęła się w rybę. A dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie.